Większość menedżerów e-commerce, których pytałam o wyzwania na rok 2023, powiedziała mi, że będą się skupiać na rentowności biznesu. Optymalizacja kosztów, zarządzanie ceną, automatyzacja i walka o lojalność klienta to są główne wyzwania e-commerce dzisiaj. I o tym rozmawialiśmy podczas drugiej edycji forum e-commerce challenge. Proszony o to, żeby wyrazić swój własny pogląd na temat tych turbulentnych czasów, w które weszliśmy, drogiego pieniądza chociażby, czy inflacji. To jest próba odpowiedzenia sobie na wiele odpowiedzi, na wiele pytań tak naprawdę, które dotyczą szczególnej sytuacji branży e-commerce, więc chciałem tą wiedzą, którą posiadam, podzielić się z uczestnikami. No, dzisiaj jest trudny rynek. Rynek ceny, rynek okazji, rynek skoncentrowany na tym, że klient musi poczuć tą smart shopping, tego deala, więc wszystko, co się składa na to, aby klient poczuł, że nie przepłaca, co jest czynnikiem sukcesu. Dziś zdrowy e-commerce to e-commerce, który przynosi zyski, który dalej może się rozwijać w sposób stabilny, stały, który gwarantuje zatrudnienie dla swoich pracowników, którzy budowali te ogromne, wieloletnie wzrosty. Także dziś odpowiem profit, bez zastanowienia. Też miałam przyjemność wystąpić w panelu o przywództwie kobiet. Mówiłam o tym, żebyśmy łączyli, nie dzielili, ponieważ ja nie widzę istotnych różnic w przywództwie pomiędzy kobietami i mężczyznami. I cieszę się, że miałam przyjemność się dzisiaj wypowiedzieć i gdzieś podkreślić to, że jednak bardziej łączmy, a nie dzielmy i to podkreślanie różnic po prostu nie służy kobietom. Jeżeli chcemy, żeby było normalnie, to w tą stronę idźmy. Sukcesem jest szybkie reagowanie na to, co się dzieje, pod względem zarówno zapotrzebowania, zrozumienia klienta, ale też i tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w tle. Czyli zadbanie o swój cash flow, zadbanie tak naprawdę o zatowarowanie czy stany magazynowe. Podstawowe pytanie jest, jak tego klienta przekonać do tego, aby na tej witrynie pozostał i aby tę ścieżkę zakupową odpowiednio dla niego przygotować, aby nie było tam żadnych zatorów ani elementów, które ewentualnie go rozproszą albo spowodują, że stronę opuści. Także ten kluczowy element to jest, jak zatrzymać tego klienta, kiedy już u nas się znajduje. Ja miałam okazję podzielić się doświadczeniem z Carrefoura z Włoch w bardzo takim specyficznym sektorze dark store'ów. Rozmawialiśmy o naszych challenge'ach związanych właśnie z kosztami prowadzenia biznesu dla Carrefour.it w kontekście pickingu i kosztów dostaw. W e-commerce w mojej subiektywnej ocenie nie jest sukcesem, będzie dzisiaj nie budowanie strategii o najniższej ceny, bo to w dłuższym horyzoncie absolutnie nie zadziała, a wręcz budowanie narracji w postaci mamy produkty premium, mamy pewne emocje, które towarzyszą naszemu brandowi i to spowoduje, że prawdopodobnie w tych ciężkich czasach, nawet przy nie najtańszych produktach, nasz sklep będzie w stanie całkiem dobrze konkurować. Nawet ze sklepami, które mają dokładnie te same produkty. Miarą sukcesu dzisiaj albo w tych nadchodzących czasach będzie temat umiejętności tak naprawdę wygenerowania pewnego wzrostu, czyli spadek siły nabywczej związanej z inflacją powoduje tak naprawdę, że klienci wydają coraz to mniej. Więc jeżeli chcemy zobaczyć na tych, którzy są najlepsi na rynku i faktycznie wskazać tych czempionów, liderów, tych, którzy osiągnęli sukces, to będą ci, którzy w tych ciężkich czasach dalej będą rośli, będą potrafili wygenerować pozytywne wyniki, nie tracić rynku, nie tracić klientów. Ja bym powiedziała, że szczególnie dzisiaj miernikiem sukcesu jest umiejętność tego, że firma, organizacja jest w stanie planować, następnie zrealizować ten plan i dowieść wyniki, które sobie zaplanowała. I wydaje mi się, że gdybym miała szukać tego, co faktycznie jest wartością dzisiaj w organizacji, szczególnie gdy warunki bardzo się zmieniają w otoczeniu biznesowym, to wydaje mi się, że to jest właśnie to. Ciekawa tematyka, wykorzystanie danych w organizacji. Jako Eurocash, specyficznie w platformie eurocash.pl,
bardzo mocno wykorzystujemy dane do tego, żeby personalizować ofertę, żeby przewidywać i spełniać oczekiwania naszych klientów. Także temat niezwykle ciekawy. Chciałem też usłyszeć, jak robią to inne e-commerce i mieć możliwość wymiany poglądów. Mówiliśmy także dużo o marketing automation i o tym, że wdrażając algorytmy personalizacji oferty, chociażby tutaj taki przykład, powinniśmy też podchodzić do tego step by step. Nie wszystko naraz. Bardzo ważne jest, żeby każdy wdrożony mechanizm i narzędzie analizować, rozumieć, w jaki sposób funkcjonuje, jakie korzyści biznesowe przynosi i tym samym poszerzać te działania o kolejne, tak żeby no, nie wylać dziecka z kąpielą. Miarą sukcesu jest wynik i na końcu, myślę, że na końcu EBITDA, to jest tak mierzalnie excelowo, no ale to też czy realizacja planów, czy miejsce, do którego dojechaliśmy z marką. Tak? No my jesteśmy stosunkowo niedużym i małym, świeżym brandem, więc na dzisiaj po prostu naszą pozycję budujemy. No i naszym wyznacznikiem sukcesu jest to, czy zrealizujemy plan, który sobie założyliśmy te 3 lata temu i jak szybko do niego dojedziemy. Wyznacznikiem sukcesu przede wszystkim to jest w obecnej sytuacji utrzymanie wzrostu, rentownego wzrostu. To jest, myślę, dużym wyzwaniem, żeby rosnąć rentownie w obecnej sytuacji. No, wyznacznikiem porażki, no, porażką na pewno jest wycofanie się z rynku, jednak lub zaprzestanie tego wzrostu, bo to jest jakby stwierdzenie, że w obecnym modelu nie mamy klientowi nic unikalnego do zaoferowania. Miarą sukcesu na pewno jest to, żeby utrzymać te założone plany, które gdzieś realizujemy, przeżyć ten trudniejszy pewnie okres, ale też miarą sukcesu moim zdaniem jest to, żeby nie zwalniać tempa i dalej rozwijać swoje plany i ambicje. Bo z jednej strony mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, w której musimy chronić budżety, każdy w firmie nie ma, musimy realizować pewne targety, na które się umówiliśmy. Z drugiej strony na pewno myślimy o kosztach i bardzo mocno przyglądamy się tym kosztom, ale nie możemy zapominać o tym, że za chwilę sytuacja rynkowa może się dramatycznie zmienić i będziemy potrzebowali tych wszystkich rzeczy, które budują ten wzrost i rozwój. I to jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. Jak co roku jesteśmy na konferencji e-commerce challenge organizowanej przez Brave, gdzie rozmawiamy z przedstawicielami szeroko rozumianego e-commerce'u na temat ważnych, kluczowych trendów w e-commerce'ie. Tematem przewodnim tej konferencji jest konwersja, dzisiejszego dnia szczególnie, gdzie dzielimy się naszymi zarówno narzędziami, jakimi pracujemy nad kwestią konwersji, inspirujemy się wzajemnie, ale też mamy też przestrzeń i czas na to, żeby kuluarowo po prostu porozmawiać o tematach, które są dla nas istotne i które mogą przełożyć się na lepszą konwersję użytkownika na stronie. Dziękujemy naszym prelegentom, uczestnikom oraz partnerom za owocne 2 dni, pełne ciekawych wystąpień oraz rozmów w kuluarach. To była wielka przyjemność Państwa gościć na forum. A ja dziękuję teamowi Brave, który jak zwykle świetnie przygotował to wydarzenie. Jesteście najlepsi. Serdecznie zapraszam Państwa już teraz na 5. edycję forum Retail Challenge, która odbędzie się 27 i 28 września. A ja zapraszam Państwa na kolejną edycję forum e-commerce challenge za rok. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.